Dzień dobry, witam Was bardzo cieplutko i zapraszam na film o pomysłach na pnące rośliny. W jaki sposób pięknie podkreślić nasze kwitnące, pnące kwiaty, jak ładnie uwydatnić warzywa, które też mogą pięknie piąć się po wszelkich budowlach, jak cudownie można przyozdobić nasze ściany, ukryć wszelkie niedoskonałości. Wybrałam dla Was najciekawsze propozycje na takie pnące roślinki. Piszcie w komentarzu, jakie Wam spodobały się najbardziej. Ja powiem od razu, że jestem zauroczona takimi pomysłami, które zasłaniają rynnę i można po tym pięknie poprowadzić kwiaty. Wygląda to niezwykle ciekawie. I bardzo podobają mi się rośliny prowadzone na takich cieniutkich drucikach. Patyki też mają swój urok, nie powiem, że nie. Bardzo lubię naturalne dekoracje do ogrodu. Macie na kanale też trochę filmików już z ogrodami, z wykorzystaniem patyków, także zapraszam. Tam też będziecie mogli wyszukać sobie przecudowne pomysły na pnące rośliny. I tak czasami, żeby podeprzeć naszą roślinę, jeżeli macie taką pnącą, wystarczy pomysł, czasami coś nam wpadnie w oko i naprawdę nie potrzeba jakichś większych nakładów finansowych, żeby pięknie te rośliny poprowadzić. Tutaj macie różne, różniaste. Mam nadzieję, że coś w oko Wam wpadnie. Piszcie, co Wam się spodobało najbardziej. Zawsze lubię wiedzieć, co Wam się podoba i jakie macie pnące rośliny w swoich ogrodach. Tutaj groszek pachnący, który uwielbiam. Już w którymś tam filmiku też mówiłam. Groszek pachnący to jest takie wspomnienie mojego dzieciństwa. Do tego wspaniała nasturcja, która zawsze wiła się wokół altanki w ogrodzie. To są cudowne wspomnienia. Piękne pnące róże przed domem z kolei od frontu. Mieliśmy całą ścianę pokrytą czerwonymi różami. Wyglądało to niesamowicie, cudownie i naprawdę taki ogród cały czas mam w swojej głowie. Piękne pnące róże, mnóstwo tulipanów w ogrodzie, piękne piwonie, cudowne, olbrzymie krzewy tych kwiatów. Po drugiej stronie domu mieliśmy pod porzeczkami pełno niezapominajek. Także wydaje mi się, że takie wspomnienia są najwspanialsze. To był taki nasz mały kwiatowy raj w takim ogrodzie pełnym kwiatów. I mam nadzieję, że w tych filmikach też odnajdziecie coś dla swojego ogrodu, co możecie wykorzystać. Może kombinujecie coś, planujecie jakieś pnące roślinki, może winorośle poprowadzić, żeby przyozdobić swoje ściany. Czasami naprawdę wystarczy niewiele, żeby brzydką ścianę, na którą nie mamy wpływu, bo może być też tak, że mamy ścianę brzydką od strony sąsiada, od tej strony, gdzie nic nie możemy z tym zrobić, to wtedy przeprowadzenie takich pnących roślin naprawdę bardzo ładnie nam to wszystko osłoni i zrobi się taki przyjemny kącik, przyjemna, bardzo ładna ściana. Także mam nadzieję, że tutaj coś fajnego w oko Wam wpadnie, jeżeli macie do zakrycia coś takiego nieładnego. Ja zachęcam Was bardzo serdecznie do zasubskrybowania kanału. Przeglądajcie na kanale, macie dużo pomysłów na wykorzystanie przeróżnych rzeczy w ogrodzie, także poszperajcie, przeszukajcie, może coś ciekawego znajdziecie do swojego ogrodu. Ja serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki. Pa, pa!